Paweł Olszewski, Paweł jesteś? Paweł! Paweł! Potrzebny tutaj jesteś, chodź, porozmawiamy. Mariola Ślusarczyk, mistrzyni Polski, między innymi w biegu przełajowym na 4 km w 2014, zawodniczka pro. Paweł i Mariola, no trochę się znają, prowadzą razem treningi w lidze biegowej. To się zgadza, wielkie brawa. Diana Dawidziuk-Kosk, zapraszamy. Możecie koło siebie Państwo stanąć i biegać, małżeństwo jest, tak jest. Jacek Słota, poprosimy tutaj. Tomek, możemy teraz my? Jacek Mezomeyer, życiówka w maratonie 2.48, ale szybkie bieganie też mu jest nieobce, koncertowanie, balangowanie i różne tego typu historie, ale jak trening, to trening, nie ma, że boli. Katarzyna Gorlo, jest pani Katarzyna tu z nami, tak jest. Autorka bloga Run the World, od niedawna oprócz biegaczki triathlonistka. W tym roku uzyskała kwalifikację na Mistrzostwa Świata Ironman w RPA, zazdrościmy. Bartosz Olszewski, tak wypatruję, spoglądam, jest incognito, schował się za czapeczką, uśmiech od ucha do ucha. Niedawno leczył kontuzję, 117 dni, jeśli dobrze pamiętam, ale wrócił pełny, mocny, werwy, energii, więc zobaczymy, w jakiej jest dyspozycji. Dzisiaj przebiegnie nam wszystko. Paweł Krzyżowski, zapraszamy. Krzyżkowski. Radosław Gromek, zawodnik pro, zapraszamy. Krzysztof Gruszczyński, również zapraszamy. Zwycięzca Mili z jesieni ubiegłego roku, Wojciech Karwowski. Wojtek, to jest zeszłoroczny rezultat, dzisiaj może nie wystarczyć. Dariusz Korzeniowski, zapraszamy. Łukasz Markowicz. Igor Niewiadomski. Łukasz Staniak. Wielkie brawa. Bartosz Świątkowski. Personal best na jedną milę, czyli najlepszy jego rezultat. 4 minuty 20 sekund. Najlepszy wynik na półtora. 4 minuty i 4 sekundy. Piotr Mielewczyk. Wielkie brawa. Zawodnik pro. Rafał Nasiłowski, zapraszamy. Katarzyna Adamus, wielkie brawa. Izabela Barwnicka. Piotr Cypriański, zapraszamy na linię startu. Krzysztof Krygier. Jest z nami Krzysztof, autor bloga Śpieszmy się powoli, biegający informatyk, lubiący się zmęczyć i czuć efekty wykonanej pracy, aktualnie wychodzący z kontuzji. Spiesz się powoli.pl, więc ustawił się gdzieś tam w okolicach Bartosza Olszewskiego. Paweł Rozmianiec, trzeci w ubiegłym roku, w poprzedniej edycji jednej mili. Daniel Żachowski jest. I mamy jeszcze dwóch zawodników, o których nie wiemy, ale panowie, dołączajcie. Pan Jacek Słota jest, zgadza się, przepraszamy, że nie przeczytaliśmy, i pan Szybysz. Miejmy nadzieję, że jest pan na listach startowych i wszystko będzie zgodne z pana planami. Drodzy uczestnicy, to jest ostatni bieg, wszystko w waszych rękach, nogach, sercach, głowach i tak dalej. Podchodzimy do niebieskiej przerywanej linii. Adrian Przybysz, dopełniamy formalności. Charakterystyczna fryzura, łatwo będzie ją wyłapać w stawce naprawdę mocnej, licznej biegaczy. To oni zmierzą się z tymi rezultatami, które do tej pory zostały uzyskane. Uwaga kibice, uwaga zawodnicy. Pan Aleksander Żurawski gotowy? Wszyscy gotowi. Gotów! Powodzenia! Głośniej muzykę poprosimy i zaczynamy! Zaczynamy. Polski, ostatni akcent. Zaczynamy i to od ruszenia z kopyta. Tutaj walka o pole position naprawdę była niezła. Już na pierwszych metrach sprint, żeby wypracować sobie niezłą pozycję. Teraz troszeczkę zwolnienia, ale będą nakręcać to tempo
z każdym okrążeniem. Dominik Gosk, Paweł Olszewski, Mariela Ślusarczyk, Diana Dawidziu-Gosk, Jacek Słota, Jacek Mezomejer, Katarzyna Gorlo, Bartosz Olszewski, Paweł Czyszkowski, Radosław Gromek, Krzysztof Gruszczyński, Wojciech Karwowski, Dariusz Korzeniowski, Łukasz Markowicz, Igor Niewiadomski, Łukasz Staniak, Bartosz Świętkowski, Piotr Mielewczyk, Rafał Nasiłowski, Katarzyna Adamus, Izabela Barwicka, Piotr Cypriański, Krzysztof Krygier, Paweł Rozmianiec i Daniel Żachowski i Adrian Przybysz. Adrian Przybysz również. Właśnie przemknął tutaj para o nazwisku Gosk, czyli Diana i Dominik. Diana oczywiście dwojga nazwisk, Kasia Gorlo uśmiechnięta. Wygląda czarująco, no ale przyszła tutaj powalczyć, pomęczyć się, potrenować, pokazać klasę na jedną milę. Kasia jednak chyba już myśli o Mistrzostwach Świata w triatlonie, które zostaną rozegrane w Republice Południowej Afryki. I patrzymy na dwójkę prowadzących od początku, ta sama dwójka, zobaczymy, czy tak jak w poprzednich biegach też na ostatnich metrach dojdzie do zmian. Piotr Mielewczyk, zawodnik pro. Piotr Mielewczyk, zawodnik pro na prowadzeniu. Świetne tempo, naprawdę rozprowadzanie tego biegu imponujące. 2:15:29 po ponad 800 metrach. I suną następni Niewiadomski, Krygier, Mezomejer, Olszewski, Paweł, jest też Korzeniowski i Adrian Przybysz, Bartosz Olszewski, on tutaj prowadzi rodzinę Gosków za sobą. Przemknęła obok nas Izabela Barwicka, Mariola Ślusarczyk. Piękna technika biegu, świetne to grzebnięcie, odbicie, no po prostu imponujące. I Kasia Gorlo przybijała piąteczki przed chwilą z Tomkiem Smokowskim. Przybił piątkę z Tomkiem Smokowskim również Andrzej Twarowski. Rusz 4 litery to jego akcja. Widać, że nie tylko o niej mówi, ale też ją czynnie wprowadza w swoje życie i w życie swoich bliskich. Świetne, świetne tempo tego wyścigu. Daniel Żuchowski, on jest na drugim miejscu, zaraz za Piotrem Mielewczykiem. Daniel Żuchowski bez licencji pro, przynajmniej tego nie mamy potwierdzonego, więc jeżeli utrzymałby to tempo lidera, który jako zawodnik pro mknie ku mecie w zawrotnym tempie, to naprawdę byłby czas fenomenalny. Bartosz Olszewski, chciało się odpoczywać, chciało się obszerać ciastkami, to teraz trzeba nadrabiać zaległości. Wielkie brawa. I ponownie witamy Izabelę Barwicką, teraz dzwoneczek dla niej, ostatnie kółko. Piotr Mielewczyk, ależ nieprawdopodobna rywalizacja i Daniel Żuchowski. Daniel Żuchowski, Piotr Mielewczyk, ale cisnął! A zaraz za nimi Kasia Gorlo wbiega na ostatnie okrążenie. I trzecie miejsce, też świetny czas, 4:30 kilka sekund. To naprawdę był nieprawdopodobnie szybki bieg. Najszybszy tego dnia. I jeszcze dwóch zawodników. Jacek Złota i Krzysztof Gruszczyński, oni też już są na mecie. Jacek Mezomejer, Mezo, piątka urwana, złamana, połamana. Wielkie brawa. Nie wiem, czy to życiówka, tak jak tytuł jednej z ostatnich płyt Jacka, chyba ostatniej, ale nie chcę popełnić tutaj żadnej gafy. Życiówka, być może na jedną milę, uzyskana przez Mezo. Bartosz Olszewski. Ale ciśnie, a zaraz za nim Dominik Gosk i Diana Dawidziu-Gosk. Dominik mocno tutaj z
współpracujący z Dianą. 5.21, to był czas Diany. 5.20, czyli na pewno też jest lepszy czas od Agnieszki Kwiatkowskiej. Czas z zeszłego roku, przypomnę, najlepsza pani pobiegła 5.40, czyli około 20 sekund lepiej. Czy lepiej niż Kinga, to się okaże. I Mariola Ślusarczyk na pełnym luzie, z pełnym spokojem. Dalej z techniką, tak dobrą jak przy pierwszym, tak i przy ostatnim kroku. Kasia Gorlo, meta jest jej. 5.50, 3.4 i jeszcze ostatni z uczestników. Mocno tutaj podkręcił tempo Rafał Nasiłowski. Wielkie brawa! I na telebimie przeżyjmy to jeszcze raz. Świetnie, wielkie brawa za ten wysiłek, bez względu na to, czy to zawodnicy, którzy biegli w początkowych seriach, legitymujący się no, przeciętnymi wynikami na 5 km. Dla każdego tutaj na 1609 metrów to był naprawdę nie lada wysiłek, taki bardzo sprzężony.